Nikt nie ma dzisiaj autorytetu do ordynowania starszych. Gdziekolwiek w Słowie Bożym jest mowa o starszych, znajdujemy potwierdzenie, że nie mianował ich nikt poza apostołem i jego bezpośrednimi delegatami działającymi za jego pełnomocnictwem na jego wyraźne zlecenie. Ponadto nigdzie nie czytamy o przekazaniu tej apostolskiej mocy i autorytetu uzdatniających do wyznaczania starszych. Ani Tytus, ani Tymoteusz nie otrzymali zlecenia kontynuowania tej czynności po śmierci apostoła. Tytus nie miał także wolnej ręki, aby ustanowić starszych według swego uznania, lecz miał wyraźne zalecenie apostoła i wyznaczony przez niego zasięg jedynie na Krecie. Jako jego pełnomocnik mógł przedłożyć osobiście skierowany do niego list apostolski z wyraźnymi zaleceniami na dowód upoważnienia do wykonania tej czynności. Któż może dzisiaj uczynić coś podobnego? Co więcej, nigdzie w piśmie nie znajdujemy miejsca, które usprawiedliwiałoby ideę mianowania starszych przez zbór. W świetle tych niepodważalnych faktów zaręczam, iż nie ma na ziemi takiego człowieka lub wspólnoty ludzi, którzy mieliby moc i zdolność do ordynacji starszych. Zresztą moc taka i autorytet nigdy nie zostały udzielone Kościołowi. Jak mamy w takim razie postępować? Czy dzisiejszy Kościół Boży ma obejść się bez potrzebnych przecież starszych i nadzorujących? Dziękujmy Bogu, że oni istnieją, jednak nie są i nie mogą być oficjalnie ustanawiani na tym stanowisku, ponieważ nie ma wśród nas obecnie apostolskiej mocy i autorytetu do ich ordynacji.